medida em que se aproxima a hora de dar a sentença, aumenta a aglomeração de pessoas em frente ao fórum. Sprawa, o której wam dziś opowiem, jest jedną z największych spraw kryminalnych w historii Brazylii. Tak samo jak w przypadku sprawy Izabeli Nardoni, była ona komentowana w całym kraju. Do dziś, jeżeli pojawią się nowe wiadomości na temat jej uczestników, media natychmiast podejmują ten temat. Rodzina Richthofen była rodziną klasy wyższej. W domu mieszkali rodzice i dwójka dzieci, syn i córka. Ojciec urodził się w Niemczech, ale większość życia spędził w Brazylii. Dlatego mówi się, że to jednak ta kultura zdominowała jego charakter. Był on inżynierem, a jego żona psychiatrą. Córka Suzanne Louise urodziła się 3 listopada 1983 roku, a jej młodszy brat André Albert 26 kwietnia 1987. Oboje uczęszczali do najlepszych szkół w São Paulo, dużo podróżowali i uczyli się wielu języków. Możemy sobie więc wyobrazić, że mieli wszystko, co można sobie tylko wymarzyć. Dbających rodziców, dom, pieniądze, perspektywy. Rodzina była bogata, mogli sobie pozwolić na wiele, ale nie lubili obnosić się swoim bogactwem. Nie urządzali imprez, a poza tym byli ludźmi raczej powściągliwymi. Dzieci zawsze były zadbane, przygotowane na czas, a w domu wszystko odbywało się zgodnie z planami. Wydawało się, że byli szczęśliwi. W 1999 roku André zaczął interesować się modelingiem, a córka Suzani poznała Daniela Cravinhos, który szybko stał się jej chłopakiem. Suzani w tamtym czasie miała 18 lat, studiowała prawo i znała już 3 języki. Daniel miał wtedy 21 lat. Nie studiował ani nie pracował. Pochodził on z rodziny znacznie biedniejszej niż Suzani. Początkowo jej rodzice myśleli, że ten związek to nic poważnego. Dlatego kiedy Suzani prosiła ich o dodatkowe pieniądze, żeby kupić kolejny prezent dla Daniel, oni jej ich nie oszczędzali. Jednak po pewnym czasie rodzice zaczęli się coraz bardziej martwić związkiem ich córki, ponieważ uważali, że Daniel nie jest dla niej odpowiednim towarzystwem. Momentem przełomowym okazała się być wiadomość, że Suzani wraz z jej chłopakiem zażywa narkotyki. W związku z tym dostała definitywny zakaz spotykania się z Daniel. Dnia 30 października 2002 roku Suzani i Daniel zabrali jej brata André, żeby spędził czas w salonie gier. Po pewnym czasie para zdecydowała, że wybierze się do motelu, a brata zostawi samego w cyberkafejce. Spędzili tam parę godzin, a następnie go opuścili. Daniel wrócił sam do mieszkania, a Suzani w środku nocy odebrała brata z salonu gier i razem z nim udała się w stronę domu. Po zaparkowaniu auta Suzani zauważyła, że okno należące do biura jej ojca było otwarte. Od razu zdała sobie sprawę, że coś jest nie w porządku. Dlatego zadzwoniła do swojego chłopaka Daniel i poprosiła, aby ten szybko przyjechał. Następnie zadzwoniła na policję. Pierwszy mundurowy, który pojawił się na miejscu, to Alexandre Paulinho. Do domu wszedł sam, a rodzeństwu nakazał zaczekać przed domem. Policjant wszedł do mieszkania i początkowo nie zauważył żadnych śladów włamania, ale kiedy dotarł na drugie piętro do sypialni, przed jego oczyma otworzyła się makabryczna scena morderstwa. Oboje rodziców leżeli bez ruchu na zbroczonym krwią łóżku. Krew znajdowała się nie tylko na pościeli, ale również na podłodze. Pierwsza myśl, która przyszła mu do głowy, to jak powiedzieć dwójce tych dzieci, że ich rodzice zostali brutalnie zamordowani. Po chwili namysłu zszedł na dół, zawołał czekającą dwójkę i opowiedział jak najdelikatniej potrafił, że doszło do włamania, w wyniku którego ich rodzice zostali zamordowani.
Policjant zadzwonił po wsparcie i mniej więcej w tym samym czasie na miejsce dotarł Daniel. Suzani zadawała cały czas pytania z kategorii, co policja teraz będzie robić? Jakie zostaną wykonane następne kroki? Nie pytała o nic, co byłoby związane z jej rodzicami. Nie zwracała swojej uwagi w stronę morderstwa, tylko tego, jak będzie przebiegało śledztwo. Daniel również zadawał pytania, które według policji były podejrzane. Po pierwsze pytał, czy włamywacze zabrali jakieś pieniądze, ponieważ wiedział, że rodzice Suzani trzymali je w kasetce. Wydawało się to dość dziwne, że przejmował się kwestią materialną w tej sytuacji. Policja po krótkim czasie odizolowała dom i nikt nie miał już do niego wstępu. Dla policji to zabójstwo wydawało się być dziwne już od pierwszych minut śledztwa. Nic nie miało sensu. Zaczynali wątpić we wszystko, co zauważyli i co usłyszeli od dzieci. Kiedy weszli do pokoju, w którym doszło do zabójstwa, obie twarze ofiar były zakryte, co podczas morderstw wskazuje na to, że poszkodowani znali zabójcę. Alarm przeciwwłamaniowy był wyłączony. W mieszkaniu nie było śladu włamania ani przy otwartym oknie, ani przy drzwiach. Nic nawet nie było przewrócone. Jedynym miejscem poza sypialnią rodziców, gdzie można było zauważyć coś, co odstawało od normy, było biuro ojca, w którym okno było otwarte. W pomieszczeniu na podłodze i biurku porozrzucane były papiery, ale w taki sposób, jakby ktoś je porozrzucał specjalnie. Reszta biura była uporządkowana. Co policjantom wydawało się dziwne, to również to, że drzwi nie były zamknięte na klucz. Szczególnie jest to niespotykane w Brazylii, w bogatej dzielnicy. W tym kraju znacznie łatwiej o włamanie niż w Europie. Więc policja doszła do wniosku, że włamywacze musieli dokładnie wiedzieć, gdzie szukać tego, czego potrzebowali. Obok dłoni zabitego ojca na podłodze znajdował się pistolet, zaś po drugiej stronie łóżka dzban wody, ale bez szklanki. Co ma niewiele sensu, ponieważ jeżeli zabieramy ze sobą wodę, aby pić ją w nocy, potrzebujemy do tego mniejszego naczynia. Twarze ofiar zakryte były plastikowymi torbami, takimi samymi, jakie znaleziono w kuchni. Ponownie włamywacze musieli wiedzieć, gdzie ich szukać. W tym momencie policja wiedziała już, że zabójcy z pewnością byli zaznajomieni z pomieszczeniami tego domu. Kiedy Suzani, Daniel i Andre czekali, aż policja dokończy działania związane z przeszukiwaniem pomieszczeń, zapytano ich, gdzie znajdowali się w czasie zabójstwa. Suzani mówi, że ona i Daniel byli w motelu. Pokazuje nawet paragon z tego miejsca, co jest raczej niespotykane, ponieważ najczęściej ludzie nie zabierają ze sobą paragonu z motelu. Jeszcze tego samego dnia policja odkrywa fakt symultanicznego zabójstwa, czyli takiego, które wydarzyło się w tym samym czasie. Oznaczało to, że w zabójstwie brały udział przynajmniej dwie osoby. Poza tym śledczy uważali, że całe miejsce zbrodni wyglądało amatorsko. Dlatego podejrzenia względem Daniela i Suzani zaczęły nabierać na sile. Jednak wśród policji pojawiała się teoria, która mówiła, że aby doszło do tego zabójstwa, potrzebna była trzecia osoba. Wszystkie rany były bardzo głębokie, co oznaczało, że zbrodnia ta była zaplanowana, a celem włamywaczy nie było nastraszenie czy pobicie, ale z pewnością zabójstwo. Pogrzeb ofiar odbył się 1 listopada. Na cmentarzu Suzani nie opuściła brata nawet na moment. Oboje bardzo płakali. W tym momencie sprawa osiągnęła szczyt swojej popularności, a w mediach nasilały się również podejrzenia względem dzieci. 2 dni po zabójstwie śledczy wrócili do domu rodziny Richthofen i tam spotkali Suzani, Daniel i Andre wraz z przyjaciółmi, którzy imprezowali, słuchali muzyki nad basenem i wyglądało na to, że dobrze się bawili. Suzani, trzymając papierosa w dłoni, zaprosiła ich do środka i przedstawiła poszczególne pokoje, które związane były z zabójstwem. W tym samym tygodniu odbyły się urodziny Suzani, które spędziła wraz ze swoją rodziną. W tym samym czasie policja odkryła, że do morderstwa doszło między 10 a 12 w nocy, ponieważ po drugiej stronie ulicy mieszkał mężczyzna, który oglądając mecz tej nocy zauważył Suzani parkującą auto przed swoim domem. 30 minut później widział, jak opuszczała posiadłość.
Tamta ulica jest niesłychanie spokojna, szczególnie w nocy. Było to więc jedyne auto, które przejeżdżało tamtego dnia o tej porze. W związku z tą informacją Daniel i Suzanne zostali ponownie przesłuchani. Tak też było w zasadzie prawie każdego dnia od początku prowadzenia śledztwa. Para pojawiała się zawsze w asyście adwokata. Za każdym razem Suzanne dodawała coś nowego do historii, a pewnego razu powiedziała, że pracownik domu nie za bardzo lubił jej rodziców. Pamięta, jak doszło między nimi do nieporozumienia, a innym razem zostawił w swoim aucie klucz do ich domu. Za każdym razem policja sprawdzała te tropy, ale prowadziły one donikąd. Suzanne w tym czasie udzieliła również wywiadu, na którym pojawiła się ubrana w dziecięcą koszulkę, tak aby sprawić wrażenie niewinnej. Za każdym razem, gdy coś mówiła, sprawdzała reakcję swojego adwokata. Przedstawię Wam część wywiadów przeprowadzonych dzień po dniu oraz to, co działo się przed nim. Myślę, że to pozwoli Wam zobaczyć, dlaczego Suzanne była podejrzewana nie tylko przez policję, ale również przez media i społeczeństwo. Você acha que se você não tivesse conhecido o Daniel, nada disso teria acontecido na sua vida? Não, nada disso, nada disso. Suzanne olha para Barney. Em nenhum momento a entrevista continua. Era muito grave. Ela diz ter sido manipulada pelo ex-namorado. Ele sempre... Sempre me dava muita droga, muita droga. Ele sempre mandava usar muita droga e eu cada vez... Era mais e mais e mais droga e ele me dava mais droga. E isso foi... acabando comigo, foi... Logo no começo da gravação, a câmera registra uma conversa ao pé de ouvido entre Barney e Suzanne. O microfone, que já estava ligado, capta o diálogo. Ele orienta Suzanne a chorar na entrevista. Fala, dá um beijo, fora. Não vou conseguir. Você tá feliz? Então você tá feliz. Tá feliz? Acabou. Pode? Acabou, mais nada. Começa a chorar e fala, não quero falar mais. O que ele mandava, falei. O que ele mandava sempre dizendo que se eu amasse, era pra fazer. E eu, pelo amor de Deus, não quero mais tocar nesse assunto que me faz muito mal. E chega. Eu não quero, por favor. Nossa, ontem eu fiquei super ruim, foi super ruim, foi super, super. Eu passei muito mal de noite. Eu não... Por favor. W pewnym momencie śledztwa pojawił się trop, który okazał się być przełomowy. Christian, brat Daniel, kupił motor Suzuki, za który zapłacił dolarami. Oczywiście było to alarmujące, ponieważ rodzina Daniel była biedna. Brat nie pracował, a w dolarach płacą zazwyczaj osoby zamożne. 6 listopada policja przesłuchała Christiana. Choć na początku mówił, że zbierał te pieniądze i częściowo dostał je od babci, to po 6 godzinach presji poddał się i powiedział: wiedziałem, że to wszystko wyjdzie na jaw. Christian przyznał się do aktywnego uczestnictwa w zabójstwie. To on zajął się matką Suzanne, ponieważ chciał oddać przysługę bratu. W tym samym czasie Suzanne i Daniel przesłuchiwani byli w innym pomieszczeniu. Nie mieli już innego wyboru, jak przyznać się do zabójstwa. Oboje stwierdzili, że zrobili to z miłości. Bardzo się kochali, a rodzice Suzanne nie pozwalali im się spotykać, więc nie mieli innego wyjścia niż ich zabić. Następnie opowiadają, jak przebiegała tamta makabryczna noc. 30 października 2002 roku wieczorem Suzanne zabrała 15-letniego brata André do salonu gier, żeby właśnie tam spędził noc. Następnie ona i Daniel odebrali jej brata, Christiana. W aucie założyli wcześniej przygotowane rękawiczki i kominiarki. Tam również mieli wcześniej przygotowane metalowe pręty, które posłużyć miały jako narzędzie zbrodni. Wyposażona trójka udała się do domu Richthofen. Suzanne poszła pierwsza i zakradła się na drugie piętro, żeby sprawdzić, czy rodzice śpią. Następnie dała znak braciom, aby ci mogli wykonać brudną robotę. Weszli więc do sypialni, a Suzanne czekała na dole, ponieważ nie chciała widzieć ani słyszeć całego zajścia. Daniel wszedł pierwszy, a tuż za nim podążył jego brat. Daniel zajął się ojcem, ponieważ to on przede wszystkim przeciwny był związkowi tych obojga. Jego brat miał zabić matkę.
Młodzi uderzali śpiących metalowymi prętami. Był to też moment, w którym małżeństwo próbowało wstać i bronić się rękoma, stąd też ich połamane palce i krew, która znajdowała się na ścianach i podłodze. Niestety śmierć tych dwojga nie była natychmiastowa. Po uderzeniu prętami nadal oddychali, choć bracia myśleli, że już nie żyją. Ludzkie mięśnie w trakcie zgonu często przestają pracować w normalny sposób i rozluźniają się. Również te odpowiadające za oddychanie. Język obojga rodziców zaczął się zapadać, co wywołało głośny charkot i proces powolnego duszenia. Dźwięk ten wystraszył włamywaczy, dlatego też pobiegli do łazienki i zabrali stamtąd mokre ręczniki, aby skończyć żywot domowników. Jednak również ręczniki nie rozwiązały ich problemu. Daniel pobiegł do kuchni po dzban z wodą i wlał ją do ust obojga. Potem charkot ustał. Podczas gdy bracia byli w pokoju, Suzanie udała się do biura ojca, w którym przechowywał walizkę z pieniędzmi. Walizka ta miała kod, który Suzanie znała. Zabrała wszystkie pieniądze, ale Daniel, aby nie było widać, że osoba, która te pieniądze wyciągnęła, znała kod, użył noża, aby tą walizkę rozerwać. Suzanie z szuflady w biurze wyciągnęła broń i biżuterię mamy, zabrała drogocenną, a tańszą zostawiła w pokoju. Pistolet położyła blisko dłoni ojca i rozrzuciła papiery. Bracia twierdzili, że Suzanie nie brała aktywnego udziału w zabójstwie. Chociaż co do tego nie można mieć zupełnej pewności. Aby stworzyć pozory włamania, wyszli przez okno i zostawili je otwarte. Pręty zaś, którymi zabili małżeństwo, umyli, włożyli do plastikowych worków, tak samo jak ubrania, których używali w ciągu tej nocy i pozbyli się ich, wyrzucając na ulicę. Worki nigdy nie zostały odnalezione. Pieniądze i biżuteria trafiły do Christiana, brata Daniela, w zamian za pomoc w przestępstwie. Po wszystkim odwieźli Christiana do domu, a Suzanie i Daniel pojechali do motelu, z którego wzięli rachunek. Następnie około godziny 3 opuścili motel i pojechali szukać brata Suzanie, André, który spędzał tą noc w cyberkafejce. Suzanie wspomniała na końcu, że w momencie, kiedy bracia weszli do sypialni, ona zdała sobie sprawę, że nie chciała zabijać jej rodziców, ale w tym momencie było już za późno. Ostatecznie trójka została skazana za podwójne zabójstwo, potrójnie kwalifikowane przy użyciu okrutnych środków. W czasie procesu Suzanie nie wykazywała żadnych emocji. Dopiero w momencie, kiedy ogłoszono wyrok, zaczęła płakać. Suzanie powtarzała, że została zmanipulowana przez jej chłopaka, że dawał jej narkotyki. Zaś Daniel mówił, że osoba, która wpadła na ten pomysł, to Suzanie i to ona zaplanowała wszystko. Suzanie i Daniel zostali skazani na 39 lat i 3 miesiące, a Christian na 38 lat i 6 miesięcy. Daniel i Suzanie spędzali swój wyrok w tym samym więzieniu. Suzanie w 2009 roku poprosiła o półotwarty reżim, co zostało odrzucone. W 2011 roku otrzymała część spadku rodziców, 11 milionów reais. Od 2014 roku, po ponownej prośbie, Suzanie dostała pozwolenie na reżim półotwarty, co oznaczało, że mogła opuszczać więzienie w niektórych datach ważnych dla niej, takich jak na przykład dzień śmierci jej rodziców. Obecnie jednak znajduje się już w systemie otwartym, czyli może opuścić więzienie, ale jest pod stałym nadzorem. Jeżeli chodzi o jej brata André, który był mocno związany z ojcem, po jego śmierci zamieszkał z wujkiem Miguelem. Skończył farmakologię. Nie był on w żaden sposób związany z zabójstwem, jednak w 2016 roku dokonał włamania do 3 domów. Kiedy go odnaleziono, był bardzo zagubiony. Wydawał się być pełen zmartwień i smutku. Nie chciał przedstawić swojego imienia i nazwiska. Został przetransportowany do szpitala, który specjalizuje się w leczeniu osób uzależnionych od narkotyków. Jego byli nauczyciele wspominali, że był bardzo inteligentny. Jednak po śmierci rodziców trauma była tak duża, że stał się zupełnie inną osobą. Jeżeli dotrwaliście do końca, napiszcie, co sądzicie na temat tej sprawy. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.